antypokoliskowy w ramach prac remontowych w mieście w ostatnim czasie przynoszą bardzo ciekawe odkrycia. Dość wspomnieć chociażby o zeszłorocznym znalezieniu rur wodociągowych drewnianych, które udało się wydatować na koniec XVI wieku. Ale ostatnie odkrycia, które dokonano na ulicy Wąskiej, być może będą najważniejsze w historii naszego miasta, bo odkrycie kości, jakie znaleziono w wykopie, kości pochodzenia zwierzęcego, gdzie archeolodzy z Kalisza nadzorujący pracę wypowiadają się, że muszą należeć do zwierząt o bardzo dużych rozmiarach, być może, że były to kości dinozaurów. Te zwierzęta, które występowały w okresie pomiędzy okresem Jury a okresem Kredy, czyli pomiędzy gdzieś 200 milionów lat przed naszą erą, a 60 lat przed naszą erą, wydawało się przez długi czas, że był to okres, kiedy Polska zalana była, tereny dzisiejszej Polski zalane były przez morze. Jednakże ostatnie odkrycia już w wieku XXI, szczególnie dokonane na Śląsku i w Górach Świętokrzyskich, gdzie odkryto fragmenty tych zwierząt, sprawiają, że jest już przekonanie, że te zwierzęta jednak na naszych terenach były. Teraz te fragmenty chcemy przekazać do Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, którzy specjalizują się w tego typu badaniach. I być może okaże się, że tą granicę występowania uda się przesunąć nieco wyżej, na tereny południowej Wielkopolski. Tym bardziej, że jak mi informował dyrektor muzeum w Krotoszynie, podobne odkrycie zostało 2 tygodnie temu zrobione także i u nich. Także z ogromną niecierpliwością czekamy teraz na wyniki badań. Z uwagi na trwające badania archeologiczne odkopanych kości obawiamy się wstrzymania robót. Co prawda będziemy mogli realizować pracę na innych frontach, aczkolwiek obawiamy się, że również możemy jakieś wykopaliska wydobyć i wtedy będzie nastąpić wstrzymanie na dłuższy czas, no, czego chcielibyśmy uniknąć.